so many pieces all back together now. What's your vision? Zmarł polski kabareciarz. Odszedł nad ranem w szpitalu. Bronisław Opapko był znanym artystą kabaretowym. Jego najbardziej charakterystyczny rol była wiejska kobieta Genowefa Pigwa. Wciela psiwni przez ponad 40 lat. Aktor z czasem popadł w alkoholizm, później pojawił bo się uzale kreskanienie od marihuany. Kabareciarz zmarł 18 sierpnia nad ranem w szpitalu w Kielcach. Miał 66 lat. Bronisław Opapko był znanym polskim aktorem oraz autorem tekstów. Najbardziej rozpoznawalny dzięki tworzeniu kabaretu Pigwa Show, który wykreował w 1987 roku. Uwielbia by występował na scenie. Swoje show przeplata piosenkami i skeczami, które za każdym razem porywa by publiczno. Niestety występy okaza by si tak kreska e jego przeklectwem, ponieważ kreska z czasem aktor popadł by w alkoholizm. W wywiadach przyznawa b, kreska e pomaga mu to lepiej gra jego rolę. Kilka lat temu znaleziono u niego tak kreska e w gara kreska u kilka krzaków marihuany. Interweniowała policja. Od lat zmaga psina Bogiem. Opapko miał tak kreska e powa kreska ne problemy ze zdrowiem. Kilka lat temu usuni to mu tetniaka mózgu. Opapko ukończył studia na kierunku wychowanie muzyczne w Wykreskaszej Szkole Pedagogicznej w Kielcach. Przez wiele lat występował z kabaretem radiowym zespół Adwokacki Dyskrecja. Później zabok kreska lub basne show z rol Genowefy Pigwy. Na początku lat 90. przeprowadzi psi do wsi pod Kielcami, gdzie miałby własne studio nagraniowe. Od 2005 roku współprowadzi ptak kreska e audycję Radio Pigwa w Radio Kielce.